Wiecie, ja już nawet nie jestem zaskoczony, że newsy wychodzą jak śpię. Ja przestanę spać. Teraz. Ja przestanę spać. Cześć, tutaj Jordan Forrester i dawno się nie robiło filmu o FNAF newsach, ale w końcu nadarzyła się okazja, więc hehe, I hope you're happy. Więc jak zapewne wiecie, film o Five Nights at Freddy's został ogłoszony dawno temu, w 2015, jada, Warner Bros, potem Blumhouse, dobra, to już jest wiedza powszechna. I z jakoś 5 miesięcy temu otrzymaliśmy newsy od Jasona Blama, czyli CEO Blumhouse, czyli studia, które kręci film o FNAF, kto będzie reżyserem i kiedy zaczną się zdjęcia. I od tego czasu minęło 5 miesięcy. No brawo, Jordan, jak mogliśmy na to nie wpaść? I tak sobie kręcili ten film i kręcili. Od czasu do czasu otrzymywaliśmy newsy odnośnie obsady. Kto doszedł, kto będzie grał jaką postać. Ale nie chciałem robić o każdym jednym tego typu newsie filmu, bo nie czułem takiej potrzeby. Ale jako, że robię teraz takowy film, bo są duże newsy, to postanowiłem bardzo szybko je tutaj przedstawić. Więc dodatki to obsady to... Elizabeth Lale jako Vanessa, Lucas Grant jako Garrett, Raphael Love jako duch dziecka numer 5, David Hudson jako duch dziecka 3, Jessica Blackmore jako matka Mike'a, Asher Colton Spence jako jeszcze nie wiadomo kto, Bailey Winston jako Kim, Tadasei Young jako dr Lillian, Ryan Reinick jako strażnik Freddy's, John Sanford Moore jako Bonnie, Roger Joseph Manning Jr. jako Foxy oraz Grant Freddy, Joseph Polikini i Christian Stokes w rolach drugoplanowych. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam te imiona. Ja mam nadzieję, że dobrze. Przepraszam, jeśli nie wymawiam ich dobrze. Także no, trochę ich jest i pewnie więcej zostanie ogłoszone, no, więc nie smędzić mi, jeśli jakieś newsy wyjdą po tym filmie, a ich tutaj nie będzie. Oczywiście było też kilka newsów odnośnie scenografii, poszczególnych scen, animatroników i tak dalej, ale... Była z tym dosyć duża drama, że nie oznaczano tego jako spoiler, a ja osobiście uważam to za spoiler. Spokojnie, nic nie widziałem. A uwierzcie, ostatnie czego chcę, to zaspoilerować wam ten film, więc o tego typu newsach raczej nie będzie tutaj. A teraz wracając, bo przedłużam jak zawsze. Ostatnio stało się coś dużego, albowiem Dawko, 8-Bit Ryan, Razbowski oraz Buzz zostali ekskluzywnie zaproszeni na plan filmu FNAF i zobaczyli się nawet ze Scottem. Tutaj macie zdjęcie. I z ich filmów o filmie samym w sobie niewiele mogliśmy się dowiedzieć, bo oczywiście nie mogą za dużo mówić, bo NDA i tak dalej, ale generalnie im się podobało, więc przynajmniej jakieś plusy. Dobra, dobra, teraz czas na dzisiejsze newsy. Oficjalnie skończyli kręcić film. Tak. Dobrze słyszeliście. 3 kwietnia, czyli dosłownie 3 dni temu, oficjalnie skończono kręcić film o FNAF. Też jestem pod wrażeniem, że tak szybko to zleciało. Niektórzy się srali, że co to tak szybko zleciało, ale powiedziano, że każdego dnia po 12 godzin było kręcenie, więc raczej się nie dziwię, że tak szybko to zleciało. I ostatnie, najświeższe i najgorętsze newsy, które wyszły dzisiaj. Jak spałem. Jason Blum ogłosił w tym tweecie datę wydania filmu, która wynosi 27 października 2023, czyli tak tuż przed Halloween, czyli za 205 dni film o FNAF oficjalnie trafi do kin. My będziemy pewnie musieli poczekać z tydzień czy dwa, zanim trafi do polskich kin, ale to jest taki mały szczegół. Ale to jeszcze nie koniec. Dawko, którego pewnie już znacie bardzo dobrze, bo siedzicie we FNAF community, to ciężko by było, żebyście go nie znali, nieważne. Zapostował to oto zdjęcie, czyli według mnie pierwszy taki dosadny, oficjalny teaser do filmu o FNAF. Przedstawia on troszkę zniszczonego Freddy'ego, który swoją drogą wygląda cudownie, oraz prawdopodobnie Abby, stojących przed dosyć starym Freddy Fazbear's Pizza. Wnioskuję po roślinach na budynku i po tym, jak ten neon jest trochę podniszczony. Którego szyld mogliśmy też zobaczyć już dawno poprzez przecieki i miniaturki youtuberów FNAFowych. Co jak co, ale ta scena mi się podoba, jej układ i kompozycja to po prostu miód dla oczu, a ten neonowy szyld jakoś tak jakoś mnie jara. Zatem... To tyle, jeśli chodzi o takie duże newsy odnośnie tego filmu. Ja się jaram, wy się zapewne jaracie, wszyscy się jaramy. Nareszcie znamy datę wydania. I to jest dobre. Ustawcie sobie w kalendarzu przypomnienie, bo 27 października ubieramy się w garnitury i robimy grupowe najazdy na polskie kina. Także no, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam wielkie serdecznie za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach na temat tego, co się dzieje u Scotta, Steelwool, na Security Breach TV, i ogólnie z FNAF-em. Cześć! A, i wszystkiego najlepszego z okazji 100 urodzin na Okilapis.